Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. One, two, three. Sportowa energia. Jest pan w nielicznym gronie arbitrów piłkarskich, którzy na swoim koncie mają ponad 1000 spotkań, które sędziowali. I jak to jest być w tak wyjątkowym gronie? No tak się składa, że w tej chwili to mam już ich 2598. Wykluczone do grudnia tegoż roku, ubiegłego 2017, no bo to ostatnie turnieje charytatywne mikołajkowe dla dzieciaków, z Szatów, Orlików, w hali w Przeżowicach, czy też w Radosnej Nowinie w Piekarach. Czyli nazbierało się tego bardzo dużo. No, te informacje mam z tego artykułu z Dziennika Polskiego z 2005 roku, także przez 13 lat troszkę przybyło tego. Nie pogubił się pan w liczeniu? Nie. Prowadzę statystykę w kalendarzu, taki format A4 zeszytu. Na tej chwili można w Excelu sobie zrobić w komputerze. Tysięczny mecz to był mecz pomiędzy piłkarzem Podłęża a Promieniem Zakrzowiec. Tam w tym artykule było napisane, że mógł pan sobie wybrać ten mecz. Dlaczego akurat to spotkanie? Znaczy, ja proponowałem tam kilka meczów, ale w końcu wyznaczono mnie, bo już nie miał z obsadą na kompletny ten mecz, bo tam pochodził, Prokocin wchodził w rachubę jeszcze, bez Wierzyniecki, jeszcze kilka klubów, ale trafiło na... Ale lubiłem, bo tam też pod okręgu kiedyś Wieliczka działałem w latach 80. Bo jak będę założycielem Dębu Szczytniki, Grenstra w Brzezie, on był akrasowo-beklasowym drużynem, ale zawsze mam szansę na okręgówkę miał, ale nigdy nie wszedł do okręgów i stał w Brzezie. Teraz często go trenują byli piłkarze na przykład Wisły, jak Leszek Lipka, czy też Andrzej Targosz. Czyli trochę też sentymentu. Sentymentu też, chociaż jestem kibicą akurat Krakowi, ale szanuję Wiślaku. Czy ten mecz tysięczny, czy też dwutysięczny, tych ile się nazbierało, był jakiś wyjątkowy ze względu na ten jubileusz, czy to był taki mecz, których w pana karierze było bardzo wiele? Były ciekawsze oczywiście mecze, ale ten mecz no, z racji tego, że był według tych obliczeń związkowych tysięcznym i to na poziomie A-klasy, no to sprawiał te miłe wrażenie. Pogoda dopisała, jesienna, piękna pogoda, a mało tego, w asyście dwóch pań asystentek z chorągiewkami na linii. Koleżanki Gablisi Szymskiej i wówczas z nazwiska Angeliki Bednarskiej, teraz aktualnie Angeliki Bednarskiej Berbeć. Wspomniał pan przed chwilą, że zaczynał pan właśnie tam karierę jako też piłkarz, tak. Założyciel w jednym z klubów. Jak to się stało, że jednak poszedł pan w sędziowanie? Do czego, jak ja to się... W drużynie Startu Brzesie, który się tak oscylował w A-klasie, B-A-klasa, właśnie samą okręgówkę, no ale kiedy podjęłem kontuzję, założyłem ten klub Dąb Szczytnik, niestety nie mieliśmy boisko własnego. Grali w Brzeziu, perturbacje, potem na boisku Wiatowica, perturbacje, bo to wiadomo, walkę wystaliśmy, bo zaczęło się to opóźnienie, bo drużyna opóźniła się, nie było sędziego, no to pół godziny. Drużyna, która grała z Zieloniegowicz, też wynajmowała Zieloniegowicz boisko w sąsiedniej Wiatowica. No i pograliśmy dosłownie chyba, nie wiem, czy nie samą pierwszą połowę, remis 0-0, a później zajmie walkowe raz z Legionem Pieszu 0-3. No to troszkę takie kopa się stało. I trafiło się tak, że w 86 roku był organizowany w Polsce przez Radę Ogólnopolską Ludowych Zespołów, czy SZS-u, razem LKS-ą, w Bytowie, w Słupskim, to była zwłaszcza Bytów, gdzie nawet był reprezentacyjny trener, Paweł Jana trenował, nie wiem czy trenuje tych już, w Bytowie. Taki z różnych klubów SZS-u wybrani byli najlepsi, byli piłkarze i którzy się angażują i chcieli zdobyć stopnie instruktora na ówczesne czasy, to wyżej był trener drugiej klasy wtedy, to był 86 rok. No trafiło się, że byłem wytypowany w Krakowie, tutaj w okolicach Krakowa Trójki, z Małopolski nie było więcej, no ale szybko pojechałem w sumie sam. Było to jeden miesiąc, w całym kwietniu, od 1 kwietnia do, czy wróciłem na 1 maja, mieliśmy grać mecz, no i się okazuje, że ja przyjeżdżam, nic nie zorganizowane, nie śpiąc całą noc, w drodze byłem, pojechaliśmy na wyjazd, 9:00 dojechało i bez bramkarza, który dojechał. Do przerwy, grając pod wiatr, utrzymywaliśmy świetny wynik, 0-0, mogło być, karnego kolega nie strzelił, bo się dorwał do karnego, ale w drugiej połowie, nie wiem, czy na takiej fali, że z wiatrem gramy, a techniki im brakowało, bo nie było pełnego składu, dostaliśmy 9-0.
No to wiesz, że to jest wynik oszałamiający, taki dołujący. Aha, i na tym kursie instruktor piłki nożnej był taki robiony teścik z przepisów gry w piłkę nożną. No to jest napisane komplet punktu, pytam się, czy jestem sędzią może. Ja mówię, nie. No i teraz poszła informacja do pana, który mnie typował, pana Nowaka, z Rady Wojewódzkiej LZS-u w Krakowie. I wyznaczy. Powiedział, że także, no to przyjdź proszę na egzamin po przyjeździe. Ja mówię, nie chodzi na kurs, nie przejmuj się. Przyjdź na kurs. No i była rozmowa w sumie. I powiedział, że był maj, potem czerwiec, koniec sezonu, to nie zędziłem nic. I dopiero po wakacjach, 24 sierpnia 1986 roku, zadebiutowałem na pierwszym meczu między Żebińską. Właśnie to była druga drużyna Krakowi jako juniorzy. A na trzecim meczu już byłem na linii A-klasy na Orle Piaskie Wielkie, wówczas grał za Maturą, takie derby krakowskie małe, dzielnicowe. No, z tym, że nawet groziło to, że nie przyjął jeden sędzia, głównego też nie było, w ostatniej głównej pojawił, dwójkę sędziowaliśmy. Że mogłem mieć debiut na A-klasie już w meczu trzecim. W 86 roku ukończył pan również kurs trenerski. Nie no, chciał pan pójść... Ten właśnie kurs instruktora piłki nożnej w Bytowie. Zacząłem trenować taką drużynę szkolną Ksenia Mogilany z LZS-u. Dlaczego zało? To już były te finansowe sprawy, denominacje, znaczy denominacja, inflacja potężna. Miałem tam jakieś pieniądze dostawać, no marne, ale dostawać. A tu 3 miesiące mijało nic, a już sędziując jednocześnie, doszedłem do wniosku, że małe pieniądze, ale mało. Trenerkę mogą zmieniać ciągle, jeżdżenie gdziekolwiek, to zdecydowałem się na sędziowanie. A dzięki temu też, bo wyszło, że rzeczywiście się zawali po około 30 meczach, a już po 17 stałem po jednej rundzie rzeczywistego. I jak się okazało, że później w A-klasie rzeczywistego po rundzie jednej awansowałem do A-klasy, no to takiego kopa dostałem, że szybko, a tam jak ja siadłem w tej A-klasie, okazało się, że po kolejnej rundzie byłem na pierwszym miejscu w A-klasie, nie szedłem, to już chyba wiedziałem, że już chyba już coś działa innego. To przeszło w 17, tak były czasy, 17 miejsca. Utknąłem w A-klasie na 9 chyba lat i co się okazało, wyłapałem potem, że miałem dopisane w roczniku urodzenia 52, a ja 69. I to mi blokowało awansę. Przywrócimy okręgówkę potem, jak wyłapaliśmy właśnie ten pan składzień. Mówi, niemożliwe, żebyś tyle miał lat. Mówię, no i przywrócili okręgówkę, już bez szans awansu w ogóle, bo te limity wiekowe już stworzono w europejskiej piłce i polskiej piłce. Znaczy, pamiętam, byłem na pierwszym miejscu w A-klasie, w okręgówce. Nie mogłem awansować do czwartej ligi, bo postarczy czwarta liga oprócz tego. No to się okazało, że nie dość, że nie, wtedy to spadłem jeszcze, bo w tym roku kalendarzowym kończyłem 45 lat i z okręgów trzeba było spać do A-klasy. W A-klasie byłem na pierwszym miejscu, spadłem do B-klasy, bo skończyłem lat 50 wówczas wtedy. No ale dalej się bawiłem. Potem mnie zachęcano, jak zrobię 2000, ale będę mógł sędziować młodzież, to obserwatorem i oszkoleniem jestem sędziów młodszy, nie? No i tak się złożyło. W 2000, no podejrzewam, że był 13 albo 14 rok zostałem obserwatorem, z tym, że sędziując młodzież, Old Boy, takie charakterystyczne turnieje, no i obserwuję. No w tej chwili po tym zabiegu to będzie kłopot, bo co najwyżej stanę z boku przy boisku, na hali jakiejś lub małym boisku, gdzie 7-7 się bawi chłopaczków i nie będę przeszkadzał. Na boisku już niestety nie wyjdę, no bo nie ma szans ze względu na stan zdrowia. Takich ciekawszych meczy, to był taki jeden mecz na poziomie okręgówki, czyli najwyższej klasy w okręgu, między Derby Pogórza Karpackiego, w Gdowie Graba, przepraszam, Gdowia Gdów, Raba Dobrzyca. Wtedy była mania takich konfetti rzucanych. Na garbarnie chodziło około 200, nie chodziło nawet, jak wspomnę, 50-100, tak był kryzys na garbarni, to tam zebrało się was 500 osób co najmniej. Od strony, teraz stadion lepiej wygląda, ale tam był odwrócony od tej drogi gdowskiej kierunku, tam jak się jedzie na Przyce, od tej Wieliczki, prawda, jadąc. Siatka wysoka, żeby piłka nie wyletywała. Tam siedzieli kibice przedzieleni oczywiście, ale było nawet bez ekscesu się obeszło. 15 minut zbierali te konfetki, bo to papiery toaletowe wyrzucone, no ale to była frajda. No i skończył się mecz wynikiem 2-1 dla Gdowia. W czym rzecz? Atak pierwszy Gdowi w 10 minucie, faul ewidentny, karny, bez żadnych problemów. Strzela ten zawodnik Gdowi z 1-0. Do przerwy utrzymuje się 1-0 dla Gdowi. 47 minuta. Zmiana na tą bramkę w kierunku Wieliczki, atakuje Raba, rzut wolny, Maniecki, ten słynny, bo nauczyciel, trener drużyn jak Jordan Sundzak-Liczyn, czy też trenował jeszcze drużynę, no też Raby do tego czasu też, strzela z wolnego 1-1. Za chwileczkę po drugiej żółtej karce wylatuje zawodnik Gdowi, no to już ci księgują, będzie
będą 3 punkty. A tu pierwsza kontra tej granicy Wisiąckiej Gdowi, wynik 2-1 dla Gdowi. Końcówka zbliża się meczu, atakuje oczywiście Raba, no bo grając w przewadze. Faul w tym samym miejscu jak w pierwszej połowie 10 minucie na zawodniku Gdowi, na zawodniku Raby. Podchodzi ten rzeczony Maniecki, ładnie, szczerze, technicznie, co z tego, jak stawia słupek. A też w doliczony czas gry, nie może nawet dobijać. No, zagrywa drugi, już wisze koniec, bo nie, bo ten, bo podwójny był pośrednim, ale pamiętam, bo doliczony czas gry, jak nie wpada bramki, jest koniec meczu zupełny. No i skończyło się 2-1. W tym meczu dałem, no, jak na siebie to, no, sporo kartek, ale to były derby. Jedna czerwona podwójnie żółtej, to był Kocęba. A Brytan, który poszedł za linu myślnicy z tego, z Raby, dostał jedną żółtą. Na innym meczu pewnie zostałby po czerwony, ale tu w derby, zaangażowanie, to się trzeba troszkę inny pułap wziąć. I skończyło się, także ten trener, pamiętam wywiad pisany w Krakowie, czy w Dzienniku Polskim, pan Tadeusz Król, mówił też, że jakby tu inny przyjechał, to by was zdekompletowałby. No i także podziękował, że na że tak się skończyło. I to był dla mnie ciekawszy mecz tego jubileuszowego, który był tysięcznym. A wcześniej powiem, że na linii, na 750 meczu też taki jubileusz mały, bo pogardają. Świętej pamięci rozchodzie mi go wręczał na Buszki Zwierzyńskiego. Zwierzyński grał wówczas z Węgrzanką. Na linii asystentem był Tomek Musiał, aktualny pierwszoligowiec. Cytuję, moim mottem jest tak sędziu, żebyś nie wstydził się wspomnień. Staram się nie tylko osądzać, ale także uczyć, wytłumaczyć, na czym polegało przewinienie. Czyli był pan raczej takim sędzią bardzo miłym, który po nauczycielsku chciał wytłumaczyć. Czasem zarzucano, że nawet nauczycielski za dużo mówię, nie? Bo to, no ale jak ktoś jest inteligentny, błyskotliwy, to rozumiał niektóry żart. Byli tacy, że zrobił sędziego próbnego, był sędzią, jednocześnie grał w drużynie. I sędziuje to Rzezowia. Okazuje się, on nie kapitan, on mi pomagał, bo wiedział, że te decyzje moje są takie, jak powinny właśnie na blisku wyglądać, bo czuł tą grę, prawda? Czucie gry. Nie stricte z przepisy, można rozwalić zawody, sędziując stricte z przepisami, bo to trzeba być elastyczny na blisku. Do poziomu, do sytuacji, do, tak, do derbu powiedziałem. Lub na właśnie te, takie, no, sytuacje uśmiecha zadawać, jak zawodnicy czują, o co chodzi. No, jak ktoś jest nie kumaty, nie czuje gry, no to niestety, choćbym był najlepszym, to nikt mu nie pomoże. Skąd się to wzięło? Dlaczego akurat sędzia z uśmiechem? No ja zawsze raczej wychodzę, że uśmiech to jest najlepszy wytych, wyważa wszystkie zamknięte drzwi nie, i pomaga, no bo jak mrugi jakiś, no to i w szkole, w relacji z dziećmi, w ogóle ja pracowałem w szkole największe z kobietami, no bo to sfeminizowany zawód. Na wojsku też z sędziami, którymi byłem w trójce, to zawsze uzgodnić pewne sprawy i uśmiech, a nie prewencjami jakimiś, bo to nic nie pomaga. Zdarzały się gorsze sytuacje też, że jak ktoś nie potrafi opanować nerwów, sędziując mecz w Prandocinie, drużyna Płomienia Kościelec, bramkarz wybiega pod linię końcową przychodnią, wojsko pod kolą i symuluje, że był faulowany, a półtora metra, patrzę na asystenta, potwierdza mi głową, więc mu daje żółtą kartkę, a ten z prewencjami biegnie, no to wiadomo, że będzie od razu bezpośrednio czerwona. Nie schowałem się czerwona, widzę, że się dzieje, z daleka od niego byłem, zapisałem sobie, a on przybiega, no, i się mi uderzy, a ja unik, ręka. Ta kartka jest na 6 części, pamiątkowa w kopercie złożona. No ale to już, i okazało się, drugi sędzia, asystent, gdzieś kiedyś do szkoły chodził w drużynie, ja powiem, że zawsze taki był, że współpartnerzy nie cierpieli. Inna sytuacja była na okręgówce, Orzeł Piaski Wielkie grał z jakąś tam drużynę, nie pamiętam w tej chwili już, i asystentką była kobieta, Magda Wrona. Mecz się toczy, przyjazna atmosferze, nagle do niej, do garów tych C i tak dalej, wulgaryzmy do niej, podbiegłem, czerwona kartka. I okazało się co? Że dzięki tej decyzji, a obserwator też był opisał, mieli dowód, powód go wykluczyć z drużyny. No bo niektórzy, no, pozwalali mu tak na te zachowania, sędziowie. W tym momencie po meczu podchodzą, bardzo pan zrobił, bo mamy atrybut w ręku, że go usuniemy z drużyny. No bo wszyscy widzieli, jak się zachował. Kartka ewidentna, bez żadnej pretensji. Ewidentnie bramkarz nawet tej drużyny mówił, tam było bodajże rzut rożny, znaczy domagali się rzut rożnego, a tego rzutu rożnego nie było oczywiście. Sędzina wskazała, dobrze, od piątki ja potwierdziłem, no i dalsze po meczu wchodzą, dziękują, już tej drużynie grał nie będzie. Czy będąc piłkarzem kłócił się pan z sędziami, czy raczej był pan tak nastawiony jak sędzia do... Będąc piłkarzem, kiedy nie byłem kapitanem drużyny jeszcze właśnie, bo nie złapałem żadnej kartki,
ale będąc już kapitanem, gdzie byłem właściwie wszystkim trenerem tym, tej drużynie, bo trzeba wszystko było zrobić. No jeżeli przyjeżdżał sędzia ten w C klasę 1 i jesteśmy nad gospodarzem, pali ho, nieważne gospodarzem, ja byłem z własnej połowy boiska, a ten mi gwizdze spalonego, no to człowieka ponoszą nerwy. Albo wcześniej jest, warto walczyłem, odwiedzał faul i dał żółtą kartkę. A wtedy było, że po żółtej kartce nie było drugiej żółtej, tylko każda następna była bezpośrednio czerwona. No i starszy mnie czerwoną. No człowiek ani mu walczyć wtedy, no bo jak wejdę twardo, no to tak, pozwala grać do męca 25, a później odwiedzał faulę. Go taki sędzia, no, tu nie czuł. I to było drugie zdarzenie. Trzecie zdarzenie, derby graliśmy z Rabą Książnicę. Gramy, przegrywamy 0-2. Słuszne bramki padają, no ale chodziło o sytuację, że mijam, nie było przy wielu korzyściach teraz. No bo trzeba było wyczuć sprawę. No więc mnie ciacha, raz, drugi. No i wtedy jakby mi dał, posłyszały się takie niesubordynowane słowa wobec tego przeciwnika. Ty taki, nie taki. A byłem z moją narzeczoną, z panem moją żoną na tym, w Książnicy, na tym boisku. No i dał mi żółtą kartkę. No miał prawo mi dać czerwoną kartkę. Z tym, że gdyby był sędzia tak jak ja, to by żadnej kartki nie dał. Gwizdnąłby faul na tym, znaczy na mnie wcześniej, by rozwiązał tę sytuację. Przystanie 0-2. Daje karnego, jest faul na mnie, karnego daje, strzelam, jest 1-2. Kopia drugiej akcji, już na 2-2, już karnego nie daje. No już wtedy, no ale się powstrzymałem, bo w przerwie meczu, że dziewczyna moja wtedy narzeczona mówi tak, albo schodzi z boiska, się wstydziła, ciebie nie będę. Też było tak, graliśmy jako gospodarz, wynik 6-0 było wtedy, skończyło się 6-2. Na 7-0 kolega zagrywa od linii bramkowej, ja strzelam, a on spalonego. Jak może zawodnik, który doszedł do linii, być spalony? No to nieudolność tego. No to tacy byli słabsi wówczas. No nie wiem, jak on papiery zdobył sędziowski. A jeżeli panu zdarzały się błędy sędziowskie, bo zakładam, że były takie, bo jesteśmy tylko ludźmi, to jak reagowali piłkarze? Też tak jak pan, właśnie będąc na boisku, agresywnie, czy raczej... To znaczy różnie. Była sytuacja na przykład, że można się było wycofać z jakiejś sytuacji, bo po przeanalizowaniu i asystent był lepiej ustawiony, no to można było zareagować, jeżeli się nie zaczęło, bramka padła, a bramki nie było, no to żeby tego nie dopuścić zaczęcia, ale zaczęło, to niestety wrócić nie można. I wtedy mądry kapitan powiedział, dziękował, no bo lepiej się przyznać błędy naprawić, niż to, choćby ocena była gorsza. Ale była też sytuacja taka, że byłem z asystentem na meczu juniorów na boisku bocznym Wisły i ja bramkę uznałem. No wynik był wysoki, ta Wisła wygrała 6-0 wtedy, ale w czym rzecz? Ja uznaję bramkę, a ten mi macha. No przybiegam do niego, co się stało, no bo może był ukryty faul, szarpnięcie, no nie wiem co powiedzieć. No nie uznałem tej bramki, no bo już jemu tyłek ratowałem. No ale wchodzi to do przerwy, byłem w głupiej sytuacji. To bo jeżeli on macha, ja podbiegam do niego, no to już powinien tą bramkę pewnie anulować. Tylko ja wiedząc, że on nie powiedział dlaczego, to mówię, z czemu to machałeś? No i otwieraj i nic nie mówi. No, ja już tą bramkę nie uznałem jednak, no bo jak podjęliśmy decyzję, że anulujemy, to anulujemy. Tym, że był wysoki wynik, to ten mówi, że dobrze to był wysoki wynik, że on tych bramek strzelał tam, rywalizują, ale ten mecz tak strzelił więcej tego przeciwnika, a czy inaczej. Współpartnera, co rywalizował w ilości o króla strzelców, bo. No wynik był 6-0, skończyło się, no to mogło być 7-0 wtedy, no. Także, no ale mówię, czyjaś decyzja błędnie podjęta, i jeszcze nie wytłumaczę, bo jeżeli z kimś się umawiam, mamy umówione gesty, to jak mnie woła, że ma dać kartkę, to musi mi powiedzieć, za co kartkę, jakie słowo. Ja słyszałem, to nie muszę go pytać, ale on pokazuje, że tam obraził jego, bo jeżeli na żółtą kartkę, to lepiej puścić płazem, a na czarną kartkę, to jak zwłaszcza słyszą kibice, to nie ma. Musi macha i przychodzi i mówi. Ale on mi mówi, że czerwoną kartkę, to jest kartkę żółtą, słowa nie były, padły, to nie mogę dać czerwonej kartki mu. No i wtedy zamieszanie powstaje wielkie. Albo jeszcze mówi, to nie daj kartki. No ja mówię, wołasz mnie, to już nie ma wyjścia. To już kartka musi być, bo tam była obraza twoja, czy tam krytyka twojej decyzji. Uczył pan również w szkole, będąc katechetą, czy starał się pan dzieciom jakieś wartości takie sportowe wpajać też również przez katechezę? Zasady fair play. Organizowałem turnieje Coca-Cola Cup, turnieje o Puchar Tembarku. No i nigdy nie zdarzyło się, byśmy na siłę chcieli wejść. No bo przyjechały pierwszy raz do nas trzy drużyny z Trzebini. Na wojsko, myśmy mieli wojsko trawiaste, więc organizatorzy Coca-Cola byli zachwyceni, bo bezpiecznie na wojsku trawiastym się gra. Ten decydujący mecz przegraliśmy jedną bramką. Znaczy, taki był układ, że gdybyśmy szli jedną bramkę więcej, to byśmy mogli wejść. Chociaż sędziowałem, to nie wiem. Dużo ma grać i strzelać uczciwie bramki i koniec. Zresztą załatwiłem sobie dwóch asystentów jeszcze, żeby to wyglądało pięknie. W kolejnym turnieju mieliśmy, też grała już drużyna, ja już byłem w innych
bo tych było trudniej kilka, ale ja już byłem w drugiej szkole, bo po zmianie, bo tam przyszedł nowy ksiądz i on chciał tam uczyć. I ta drużyna moja właśnie wtedy weszła po raz pierwszy. Była, no bo grała drużyna, która trenowała mi pół roku. Oni prowadzili 1-0, no ale jak powiedzieć, brakło im rutyny, doświadczenia. I stracili bramkę na jednej głupią, potem poszły 3-1, przegraliśmy i awansowali znowu wreszcie na Wojewa Góra, a nie. Bo tak albo jeszcze Minia uprzedziła, albo ta Wisła Jeziorzany. A jakie było zainteresowanie młodzieżą takimi zawodami parafernymi? Tych małych miejscowościach bardzo duże. Bo to była frajda, jeżeli piłkarz dorosły nie był w kopalni soli w Wielicy, albo pojechaliśmy na opłatek do kardynała z tym okiem papieskim, jeszcze wtedy Macharskiego, potem kardynała Dziwisza, no to wchodzą, a tam pan Kocun, trener wówczas Niedźwiedzia trzecioligowego. No to samo spotkanie z takimi tuzami gdzieś piłkarzami, to nie była frajda. Mało tego, oni jeździli, poznawali się z chłopakami z Kalwarii, ze Brzydowskiej, z Jadwigi, z Krakowa. No to byli chłopcy, którzy zbieranina, nie mieliśmy hali sportowej w Nawojowej Górze. A wyjeżdżali, w drugim roku grania już zdobywali puchary, medale na parafiadach. A na tych zawodach parafialnych była tylko piłka nożna, czy pojawiały się również jakieś inne dyscypliny? Organizowali im zawody stanisza stołowego. Znaczy, same zawody to jeszcze tu nie było, ale u nas na tym miejscu robiliśmy zawody lekkoatletyczne, sprinty, skok na, ale wszystkim stanisza stołowego odchodził, bo to robimy o puchar na przykład. Mój puchar dla najlepszej dziewczyny i chłopaka na to zdobywał i później fundował, albo pani dyrektor fundowała też puchary i grali. Teraz oczywiście ze względów zdrowotnych sport nie odgrywa tak ważnej roli w pana życiu, ale przez te problemy zdrowotne nie może pan wykonywać tego, co pan lubi, co pan kocha. Jakie ma pan plan na przyszłość związane ze sportem pomimo tych przeszkód? Znaczy myślę przede wszystkim, że będę obserwatorem, ponieważ jako obserwator mogę przyjść, siąść, nawet gdyby były problemy bardzo gorszy, jaki nawrót tego inwalidztwa, no to na wózku inwalidzkim jako obserwator mogę siąść sobie i obserwować i oceniać, szkolić sędziów. Tak będzie. A na tych charytatywnych turniejach, gdzie małe boisko, no to można stanąć z boku i posędziować. Bo na pewno nie będę sędzią jako asystent czy na boisku, gdzie trzeba gonić z drużyną. No bo wiadomo, że żeby coś dobrze posędziować, to trzeba być blisko akcji w miarę. Obiektywnie oceniam. Asystent nie może oceniać pod kątem, bo nawet choćby rację miał, to powiem, panie, był pan 10 metrów z tyłu, a ja widziałem lepiej, no nie będzie, to będzie gra słów tylko i wyłącznie. Sportowa energia.